No później jedziemy tam, nie? Tam na śniadanie, pójdziemy do kościoła i z kościoła mamy jechać na cmentarz, tak? Drodzy Państwo, 13 minuta tego spotkania. Mamy pierwszą bramkę w tym pojedynku. Strzelcem go z numerem 4, Mariusz Pelc. Ja to masz od Mazowiecki, Kondowia, Anglo, 0 do 1. Firma Techniki Grzewczej Termapol, patronem medialnym klubu jest portal łączy na stacja.pl oraz regiopiłka.pl. A od niedawna patronem medialnym sprawuje również radiofon Tomaszów Mazowiecki 92,9 FM. I oto po przeprowadzonych zmianach mamy drużyny w składach następujących. Konkordia Elbląg, Wracowska Podgorzelec, dalej Patryk Burzyński, Mateusz Mędrzewski, Sebastian Kopeć, Michał Kiełtyka, Hubert Atrepa, Mariusz Pelc, Michał Pietroń, Mateusz Szmyt, Kazuja Watanabe i Adam Duda, Lechia Tomaszów, w bramce Dawid Kętra, dalej Klaudiusz Król, Adrian Gołdyn, Wiktor Żydek, Bartosz Widejko, Paweł Wąski, Łukasz Bocian, Jakub Rosmanowicz, Marcin Gawron, Krystian Kolasa i Marcin Mirecki. Strzelcem gola oznaczony numerem 17 w tym roku i Jajno Adam Duda. No i dlaczego nie puściłeś się? W 56 minucie spotkania mamy pierwszą żółtą kartę w tym pojedynku. Napomniany żółtym kartonikiem oznaczony numerem 6 w drużynie Konkordii Patryk Burzyński. Napomniany, oznaczony numerem 20, Michał Pietroń. W 64 minucie spotkania, trzecia żółta kartka na koncie drużyny Konkordii. Napomniany żółtym kartonikiem, oznaczony numerem 23, Mateusz Gołębiewski. Yeah!
Kendra, a arbiter główny tego spotkania podyktował rzut karny dla drużyny gości. Numer 3 strzelił grając z numerem 23 Mateusz Galniewski. W 86 minucie żółtą kartką pomijany zawodnik gości oznaczony numerem 7 Hubert Otręba. I drodzy Państwo, w 90. minucie spotkania bramkę dla drużyny Lechii strzelił Krystian Golasa, Lechia Tomaszów Kordowia, Ilok 1-3. I w tym momencie sędzia